Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Michał, a dzisiaj zapraszam Was do kolejnego testu. Będzie to test agregatu malarskiego HVLP, który jest dostępny w sieci sklepów Biedronka. Jest to agregat malarski marki Niteo. Zapraszam. Agregat Niteo możemy kupić w sklepach sieci Biedronka za 129 zł. Jest to agregat tak zwany HVLP, czyli High Volume Low Pressure, co oznacza wysoką ilość powietrza, która jest tłoczona z kompresora, ale przy niskim ciśnieniu. A co mamy w pudełku? Producent dostarcza wąż przyłączeniowy, czyli to jest wąż powietrzny, sam pistolet ze zbiornikiem, pasek, kubek do mierzenia lepkości farby, a i tu jest jeszcze w środku no, taki patyczek do przetykania zapewne dyszy. Kompresor powietrza, kompresor o mocy 800 W, to sporo, powiem Wam, że jak na takie urządzenie. Instrukcja obsługi. Producent określił maksymalną lepkość farby na poziomie 60 dyn na sekundę, czyli przez kubek farba może przeciec w ciągu 28 sekund, jeżeli to jest farba lateksowa. Prawdopodobnie ten sam czas będzie dla farby akrylowej. Jeżeli to będą gęste farby, na przykład do podwozia, no ciekawe, czy byś sobie ten agregat poradził, no to trzeba rozcieńczyć tak, żeby od 25 do 35 sekund farba przeciekała przez ten kubek. To jest chyba najwyższy 35 sekund poziom. Nigdzie niestety nie znalazłem informacji o tym, czy agregat jest przeznaczony do pracy ciągłej. Natomiast jest informacja, że nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, tylko domowego. Agregat wyposażony jest w filtr powietrza gąbkowy, ponieważ no niestety, ale przy malowaniu jest duży odkurz i gdyby tego filtra nie było, to mógłby agregat ulec uszkodzeniu. Wąż przyłączeniowy na bagnet. Bardzo, bardzo fajna sprawa, ponieważ używałem agregatów, które miały tylko i wyłącznie wąż na tak zwany wcisk i pod wysokim ciśnieniem potrafił ten wąż wyskoczyć z miejsca mocowania. Wciskamy, przekręcamy. OK. Sam pistolet. Pistolet ze spustem, z regulacją. To jest po prostu śruba w głębokości wciśnięcia tego spustu. Pistolet rozkłada się. Też fajna sprawa do mycia. Po prostu wyciągamy. O, zakonserwowany, aż widać pięknie, wazeliną techniczną. Druga strona węża po prostu wciskamy. I minus tych wszystkich plastikowych pistoletów, według mnie minus, nie wiem, może ktoś znajdzie plusy, jest to plastikowa iglica, która jest no, miękka, giętka. Na przykład w dedrze jest to metalowa iglica.
jest o wiele bardziej dokładniejszy ten strumień farby. Pistolet działa na takiej zasadzie, że duża ilość powietrza, która jest generowana przez kompresor, jest wstrzykiwana do... Wstrzykiwana. Za dużo powiedziane. Po prostu tworzy ciśnienie w zbiorniku i przez ciśnienie, przez rurkę w zbiorniku podawana jest farba do pistoletu, a część powietrza wytworzonego czy sprężonego w kompresorze pobiera tą farbę i przez dyszę ją jakby podaje. Więc tak, naciskając, im bardziej naciskamy spust, tym więcej powietrza dostaje się do zbiornika, spręża farbę i ta farba tutaj kanalikiem jest podawana do dyszy. Generalna zasada jest taka, że im te farby czy bejce są rzadsze, tym powinniśmy sobie ustawić ten spust na minus, tak żeby zbyt duża ilość nie była podawana naraz. Ale to trzeba wyregulować sobie po prostu w zależności od lepkości farby i od jej gęstości. No cóż, tyle o samym urządzeniu. Zabieramy się do testów. Tak jak wcześniej powiedziałem, ja urządzenie to kupiłem z myślą o gruntowaniu, ale sprawdzimy też jak maluję. Grunt rozrobiłem troszeczkę z wodą, ponieważ będę malował świeże płyty karton gips, które mam tutaj w pokoju. Pokój jest już zagruntowany. Teraz troszeczkę musi przeschnąć przed dalszym malowaniem. Agregat dał radę, natomiast tak jak się obawiałem, daje na tyle wysoką temperaturę, że ten wąż po prostu robi się bardzo miękki. I obawiam się, że przy dłuższym użytkowaniu, w sensie nie wiem, pół godziny, 40 minut ciągłego użytkowania, może dojść tutaj do przegrzania i przetopienia tego węża. Na chwilę obecną, tak jak mówię, przy gruntowaniu się sprawdził. Gruntowanie takiego pokoju 20 m2 zajęło mi dosłownie 15 minut. Także zapraszam Was do oglądania w dalszym ciągu filmu. Zaraz zobaczymy, jak sobie radzi z malowaniem. Tutaj mam takie mieszadełko na sprzęcie Parkside'a.
Słuchajcie, Młotowiertarka Parkside'a. Szkoda, że nie zrobiłem o niej filmu. Polecam. Po prostu tylko tyle powiem. Naprawdę sprzęt godny polecenia. Tyle, co on przeżył tutaj skutych murów, tynków i różnych innych budów, to nie jeden już by się dawno wysypał. Dla zainteresowanych model o PBH 1050 B2. Nie wiem, czy teraz jest w sprzedaży w Lidlu, jest jakiś inny o mniejszej mocy, ale jak ktoś trafi taki, to polecam. Ok, mieszamy, dodajemy wody i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ok, mierzymy gęstość takim kubeczkiem. To jest farba bez rozcieńczenia. Chyba w ogóle spędzilibyśmy trochę czasu, zanim byśmy sprawdzili. No, w ogóle ledwo chcę przechodzić przez ten kubek. Zatem dolewamy litra i sprawdzamy ponownie. 10% wody dodane do farby i sprawdzamy jeszcze raz. Przypominam, że powinno w ciągu 28 sekund ten kubeczek powinien się opróżnić 3 dni później. Czyli 10% to również jest za mało, żeby ten agregat to uciągnął. Nie ma po prostu sensu czekać. Więc co? Więc dolewamy następną partię wody, ale już myślę, że po prostu odleję sobie z połowę tej farby gdzieś do innego pojemnika, bo nie chcę rozrzedzać całej. Najwyżej będę, nie wiem, może na bieżąco ją rozrabiał. Pomyślę. No, słuchajcie, farba rozdrobiona. Naprawdę musiałem ją porządnie rozcieńczyć. 2 litry było mało, więc resztę rozcieńczałem już bezpośrednio w zbiorniczku. Musicie metodą prób i błędów dojść do tego, bo każda farba jest inna. Musicie wiedzieć, za każdym razem sprawdzać, ile jeszcze wody musicie dolać. Ok. Testujemy gdzieś tutaj na ścianie, jak będzie wyglądało to malowanie, tak? Jak sobie ten pistolet poradzi. Przypomnę, że farba jest rozcieńczona zgodnie z zaleceniami producenta agregatu, niezgodnie z zaleceniami producenta farby, który dopuszcza tylko 5% rozcieńczenia. Ok, do dzieła, zobaczmy, jak to się sprawuje. Pozwólcie, że nie będę przy tym mówił, bo pewnie mnie nie będzie w ogóle słychać, gdyż zagłuszy mnie całkowicie ten kompresor. Tak, przydałoby się jeszcze trochę prądu do tego. I jakiś statyw, żeby mi było wygodniej.
Wydaje się, że fajnie tutaj medium kryje. Nie pryska, więc biorę się za malowanie sufitu. No jak na pierwszy raz, farba coś tam kryje, trochę widać. Natomiast dosłownie ile? Kilkadziesiąt sekund malowania, już jest dysza zapchana. A wynikiem jest to wysokiej temperatury powietrza. Po prostu ta farba już zasycha na dyszy. Więc trzeba się wyposażyć w starą szczoteczkę do zębów i co jakiś czas tą dyszę przecierać. Ząbki czyste. Drugi dzień, ściany wyschły, sufit też. Sufit, jak widzicie, no, przebija i to jest dwukrotne malowanie. Ściany były malowane jednokrotnie. Też widać, że farba nie pokryła
więc dzisiaj będziemy malować na drugi raz. Wiatrak chodzi, ponieważ w rogach niestety nie doschło. No ale nie ma się co dziwić, bo farba była rozrobiona prawie z 6 litrami wody i to było mało. I też nie ma się co dziwić, że nie pokrywa. Także tak, działamy dalej. No na pewno szybciej by mi to poszło wałkiem, ale jak test, to test. Słuchajcie, tak wygląda pokój po 4-krotnym malowaniu agregatem i 2-krotnym sufit, 2-krotnym malowaniu wałkiem. Dlaczego wałkiem? No niestety straciłem już cierpliwość, bo ciągle wychodził kolor płyt spod warstwy farby, ale nie ma się co dziwić, ponieważ farba była rozcieńczona, no myślę, że z jakimiś 6 litrami wody. W związku z tym ilość pigmentu była znikoma. Na pewno nie taka, jak przewidział producent. Ale podsumowując, do odświeżenia mieszkania, do odświeżenia białego koloru na suficie, jeżeli macie biały sufit, chcecie go pomalować również na biało, jak najbardziej ten sprzęt się sprawdzi. Do świeżych tynków, do surowych płyt, które są tylko zagruntowane, no myślę, że troszeczkę za słaby, ponieważ lepkość farby nie pozwoli na to, żeby w 2 warstwach ten agregat pokrył ścianę, ale za 129 zł myślę, że jak najbardziej. Nic nie odpadło, nic się nie przegrzało, mimo tego, że tak jak na początku mówiłem, 800 watów to dużo jak na ten sprzęt. No i cóż, serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania kolejnych odcinków. Już niedługo testy kolejnych agregatów i innych sprzętów, także serdecznie zapraszam. Cześć!